I'll take a potato chip and totally not eat it. Cześć, witam was wszystkich w trzecim odcinku Da Jednego. To co mam dla was dzisiaj to druga część limitowanej edycji Crunch Chipsów. Postanowiłem, że dokończę to co zacząłem, testując Crunch Chipsy słodko-chillowe. Są to Crunch Chipsy smak cheeseburgera. Tak samo jak poprzednie Crunch Chipsy kupiłem je w Żabce. Cena była przystępna, kosztowała dokładnie tyle samo co poprzednie Crunch Chipsy. Mam wrażenie, że chipsy staniały z swego czasu. Tak wygląda wnętrze. Pachną mnie za ciekawie, że mi się to nie podoba. Pierwsze wrażenie. Pachną ogórkiem wkładanym do zwykłego cheeseburgera w McDonaldzie, którego ja nienawidzę osobiście, więc smacznego. Jajo, holnano. Nie myślałem, że to powiem, ale przegrywają z tajskim chili. Chyba nawet nie będę próbował ich dalej. Może ostatni. Nie smakują niczym. Może poza właśnie ogórkiem. Oj, przykro mi, przykro. Muszę to czymś popić, bo nadal jest gorąco. Jest cola na lodzie. Jeżeli miałbym swój wybór uargumentować, nie smakują mi i nie kupiłbym ich z tego powodu, że nie smakują niczym innym jak ogórkiem z cheeseburgera z McDonalda. Więc prawdopodobnie, jeżeli ktoś lubi cheeseburgery z McDonalda, to będzie mu to smakowało. Ale chipsy nie smakują ani serem, ani mięsem, ani bułką, ani chociażby z sezamem na wspomnianej górce. Więc to będzie kolejny krótki odcinek. Jest mi tak smutno, że nawet nie mam żartu. Jest mi tak smutno, że chyba pójdę się zapić. Koli oczywiście. Cały czas próbuję znaleźć jakieś plusy tego smaku. Ale to będzie bardzo trudne i chyba takowe nie istnieją. Tak więc jeżeli chodzi o podsumowanie Crunch Chipsów o smaku cheeseburgera, jak zwykle poglądowe oceny znajdą się tu. Ja się tymczasem z wami żegnam, to był trzeci odcinek serii Da Jednego. Na razie!